Składać, więc prawie szkoda. Thank you.
Szanowni Państwo, po uroczystej mszy świętej w intencji mieszkańców i ojczyzny witam Państwa pod pomnikiem niepodległości, gdzie odbędą się dalsze uroczystości upamiętniające 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jej rola i znaczenie w późniejszej historii Polski jest nie do przecenienia. Była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Zapraszam Państwa do wspólnego zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Nasz marsz dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za moim przewodem złączył się z narodem. Nasz marsz dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za moim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie nasz marsz dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Nasz marsz
Szanowni Państwo, przemówienie okolicznościowe z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja wygłosi prezydent miasta Jaworzna, pan Paweł Silbert. Zapraszam, panie prezydencie. Dzień dobry Państwu w ten piękny, słoneczny dzień. Podobno 3 maja 1791 roku była podobna pogoda jak dzisiaj. Szanowni mieszkańcy, Jaworzna. Dziś 3 maja, rocznicę obchodów święta pierwszej polskiej konstytucji, spotykamy się w duchu patriotyzmu i z refleksją nad wartościami, które definiują naszą wspólnotę. Jest to nie tylko okazja do świętowania narodowego dziedzictwa, ale także czas, aby spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością i refleksją, a w przyszłość z nadzieją. Niezmiernie cieszę się, że mogłem być tutaj dzisiaj z Państwem jako prezydent naszego miasta, jako prezydent Jaworzna, wybrany na kolejną kadencję w wyborach samorządowych. Serdecznie za to dziękuję. To dla mnie ogromny zaszczyt, ale także wielka odpowiedzialność, którą przyjmuję z równie wielką pokorą. Obiecuję, że jak zawsze będę pracować z zaangażowaniem, determinacją i oddaniem, by służyć naszemu miastu oraz wszystkim jego mieszkańcom. Okazane mi zaufanie stanowi dla mnie ogromną motywację do działania na rzecz dobra wspólnego i rozwoju naszej społeczności. Dzisiejsze święto to czas, kiedy powinniśmy i możemy przypomnieć sobie o fundamentalnych wartościach, na których opiera się nasza wspólnota. Konstytucja 3 maja miała być aktem ratującym naszą ojczyznę, wprowadzając w Rzeczypospolitej pierwsze mechanizmy nowoczesnego, demokratycznego i obywatelskiego państwa. Ostatecznie Polska zniknęła jednak z mapy świata na długie 123 lata. Nie było państwa, ale był naród ustanowiony właśnie tą konstytucją 3 maja 1791 roku. Niepodległa, wymarzona i wywalczona ojczyzna wróciła po latach niewoli w 1918 roku staraniem pokoleń Polaków. Tu, pod wyjątkowym w swej symbolice pomnikiem, świętujemy również pamięć tych, którzy z determinacją walczyli o odrodzenie naszej ojczyzny i o jej niepodległość, ale również tych, którzy tworzyli fundamenty współczesnej demokracji. Jestem przekonany, że Jaworzno, ponad 80 tysięcy obywateli i 153 km kwadratowe niezwykle ciekawej przestrzeni, nasze miasto ma niemały potencjał do dalszego rozwoju i do dalszego wzrostu. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i współpracy możemy kontynuować naszą drogę stałego, dobrego rozwoju. Składam dziś wszystkim mieszkańcom Jaworzna serdeczne życzenia pomyślności, sukcesów oraz dumy z bycia Polką i Polakiem oraz częścią naszej lokalnej wspólnoty. Życzę Państwu, by te uroczystości były też dla nas inspiracją do dalszego, wspólnego i solidarnego działania na rzecz naszego miasta i naszej umiłowanej ojczyzny. Raz jeszcze dziękuję Państwu za zaangażowanie i za życzenia. Wspólnie, jako jedność, możemy osiągnąć wiele. Drodzy mieszkańcy, życzę Wam wszystkim radosnego święta Konstytucji 3 maja. Dziękuję bardzo. Za małą reklamę. Witam serdecznie widzów kanału MCH TV2. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na postawienie mi małej, średniej lub dużej kawy oraz zestawu kawy. Jak to zrobić? W opisie tego filmu.
Chciałbym Was również zaprosić na subskrybowanie tego kanału, jak i pozostawienie lajka do góry i komentarza pod tym filmem. Zapraszam Was również do nowej serii, jaką chcę stworzyć, w której będę otwierał paczki od moich widzów. Jak przesłać mi paczkę? Jest opis pod tym filmem. Paczki proszę wysyłać na adres skrytki InPost i na numer telefonu, jaki jest podany w opisie. Jak będę miał paczki, z chęcią od Was te paczki otworzę i zrobimy wspólnego unboxinga paczek. Więc zapraszam do serdecznie do przesyłania paczuszek. A teraz zapraszam na ciąg dalszy filmu. Krótki program artystyczny przygotowało dla Państwa Atelier Kultury w Jaworznie. Utwory Jest taki kraj oraz Mazurek 3 maja zaprezentuje Martyna Sokół. Gdzie się spotyka z zachodem wschód, nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj, nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w galonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić, ten święty prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na stos potrafią rzucić swój życia los. Za ojców grobi, za trzeci maj. Jest takie miejsce, taki kraj. Z pokoleń trud ofiarnej krwi, zwycięskiej chwały nadchodzą dni. Dopomóż Boże i wytrwać daj. Tu nasze miejsce, to nasz kraj. Witaj maju, majutrzenko, świć naszej polskiej krainie. Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, u Polaków robi raj. Witaj maj, piękny maj, u Polaków robi raj. Niech od braci naszych cisną, już w ręku króla sława, a w ten trzeci maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj maj, piękny maj, klimat wielki komu daj. Witaj maj, piękny maj, klimat wielki komu daj. W
boski zwrót z powierzchni polski planu. Znikła boleść, znikłe troski, nie ma w Polsce obcy panu. Witaj maj, piękny maj, u Polaków głowi raj. Witaj maj, piękny maj, u Polaków głowi raj. Ten czas Polak ze łzą wokół, smutkiem poblubu blade lice. 3 maja co roku wspominał lubą rocznicę. Wzdychał tak, Boże daj, by zabłysnął 3 maj. Wzdychał tak, Boże daj, by zabłysnął 3 maj. Witaj dniu 3 maja, który wolność nam zwiastujesz. Wierzchła już ziemiężców skraja, Polsko dzisiaj triumfujesz. Witaj maj, piękny maj, u Polaków drugi raj. 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 Szanowni Państwo, obchody Konstytucji 3 maja od kilku lat nierozerwalnie łączą się z organizacją Wojewódzkiego Konkursu Pocztów Sztandarowych oraz wiedzy o polskich symbolach i barwach narodowych, którego inicjatorem jest Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie. Na konkurs wpłynęło ogółem 33 zgłoszenia pocztów sztandarowych, w tym 20 szkół podstawowych, 5 szkół ponadpodstawowych i 8 klas mundurowych z Dąbrowy Górniczej, Częstochowy, Katowic, Otrębusów, Leśnej, Rudy Śląskiej, Tychów i Jaworzna. Konkurs składał się z 2 części. Pierwsza część to rywalizacja pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztry. Druga część, 35 uczniów klas 3-6 ze szkół podstawowych, wypełniało pisemny test o polskich symbolach i barwach narodowych oraz ceremoniale dotyczącym pocztów. Laureatom konkursu nagrody wręczy prezydent miasta pan Paweł Silbert wraz z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Katowicach panem Karolem Krajewskim oraz szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach podpułkownik Michał Napierała. Serdecznie panów zapraszam na środek. W kategorii wiedzy o polskich symbolach i barwach narodowych pierwsze miejsce ex aequo zajęła Ines Baranowska ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Jaworznie oraz Bruno Hezner ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Jaworznie. Bardzo proszę laureatów o wystąpienie po nagrodzie. Dziękujemy bardzo. Drugie miejsce ex aequo Borys Mika z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie oraz Patryk Żab ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie. Dziękujemy laureatom. Trzecie miejsce Aleksander Palka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jaworznie. Zapraszamy.
Dziękujemy i gratulujemy. W konkursie pocztów sztandarowych w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobył poczet sztandarowy z zespołu szkolno-przedszkolnego Szkoły Podstawowej imienia Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach w składzie Andrzej Iwan, Gabriela Grudzień i Antonina Małecka. Bardzo proszę o wystąpienie pocztu sztandarowego wraz z opiekunem po odbiór nagród. Gratulujemy. Drugie miejsce zajął poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej nr 8 imienia Janusza Korczaka w Jaworznie w składzie Maja Kurasz, Zuzanna Margańska i Norbert Szkudlarek. Zapraszamy poczet sztandarowy wraz z opiekunem. Gratulujemy. Trzecie miejsce poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaworznie w składzie Kacper Wieczorek, Agata Stasiowska i Emilia Kozioł. Zapraszamy wraz z opiekunem. Gratulujemy. W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajął poczet sztandarowy z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Jaworznie w składzie Wojciech Jabłoński, Zuzanna Ciołczyk i Julia Mucha. Zapraszamy wraz z opiekunem. Gratulujemy. Drugie miejsce zajął poczet sztandarowy z drugiego liceum ogólnokształcącego w Jaworznie w składzie Witold Baran, Oliwia Szustak i Dominika Okulska. Zapraszamy wraz z opiekunem.
Gratulujemy. Trzecie miejsce zajął poczet sztandarowy zespołu szkół ogólnokształcących w Jaworznie w składzie Jakub Stolarski, Sonia Moćko i Julia Paszcza. Zapraszamy wraz z opiekunem. Gratulujemy. W kategorii szkół ponadpodstawowych w klasach mundurowych pierwsze miejsce zajął poczet sztandarowy zespołu szkół imienia Orląt Lwowskich w Tychach w składzie Kamila Lewandowska, Julia Czernik i Zuzanna Tomanek. Zapraszamy wraz z opiekunem. Dziękujemy. Drugie miejsce zajął poczet sztandarowy z 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Wera w Rudzie Śląskiej w składzie Mateusz Zgraj, Jakub Znaj i Wiktoria Dziermata. Zapraszamy wraz z opieką. Dziękujemy. Trzecie miejsce zajął poczet sztandarowy z 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej w składzie Krystian Gajdzik, Amelia Sacha i Zuzanna Kryczek. Zapraszamy wraz z opiekunem. Gratulujemy. Nadmieniam, że nagroda specjalna ufundowana przez prezesa Tarnowskiego Oddziału Jazdy
imienia 5 Pułku Strzelców Konnych została wręczona w dniu konkursu dla zespołu szkolno-przedszkolnego Szkoły Podstawowej imienia Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach. Gratulujemy. Zapraszam teraz do składania kwiatów pod pomnikiem niepodległości i oddanie hołdu tym, którzy oddali swoje życie za wolność naszej ojczyzny. Kwiaty złożą. W imieniu władz samorządowych miasta Jaworzna, prezydent miasta Jaworzna, pan Paweł Silbert, wraz z zastępcą prezydenta miasta Jaworzna, panem Łukaszem Kolarczykiem. Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie, pan Tadeusz Kaczmarek, wraz z obecnymi na dzisiejszej uroczystości radnymi Rady Miejskiej w Jaworznie 8 kadencji samorządu. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna. Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Balta, pan Wacław Chudzikiewicz, a w imieniu wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Włodzimierza Czarzastego, pan Mateusz Wronat. Kombatantów kwiaty złożą członkowie Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej Oddział w Jaworznie.
Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach, podpułkownik Michał Napierała, wraz z komendantem miejskim Policji w Jaworznie, inspektorem doktorem Piotrem Ubijałą i zastępcą komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, Bartoszem Smolarczykiem. Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie. Teraz kwiaty złożą partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje społeczne, delegacje jaworznickich zakładów pracy oraz placówek oświatowo-wychowawczych. Bardzo proszę o utworzenie zwartego szyku i płynne podchodzenie bezpośrednio pod pomnik. Thank you.
Państwo, dziękuję za udział w tej części obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Zapraszam teraz wszystkich chętnych do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych wraz z Natalią Smagat oraz Małgorzatą Panią, współpracujących z Atelier Kultury w Jaworznie przy akompaniamencie Orkiestry Górniczej Zakładu Sobieski. Za kilka minut na płycie rynku zobaczą Państwo również musztrę paradną prezentowaną przez zwycięskie poczty sztandarowe. Do Państwa dyspozycji jest również Muzeum Miasta Jaworzna, które zachęca do bezpłatnego zwiedzania wystaw. Bardzo dziękuję. Dziewczęta zerkają z okna.
maszerują w zajęcy, maszerują, karabiny wyszczą szary strój, a przed nimi drzewce zalotują, poza naszą Polskę zidą w bój. Zdrają my w surmie nie poczują, a śmierć się postawia się w zdrowia, ze śmiercią żywemu podąża. Thank you.
serce życzyliśmy schowanie, nie wierząc nam, że chcesz to móc. Chcieliśmy chleb, o załatwieni, o orkiestrze. A teraz zapraszamy na płytę rynku, gdzie pokaz w Ustrze Paradnej. W głównej płycie rynku trwa pokaz Musztry Paradnej. Zapraszamy. Brawo. Teraz wystąpi poczet sztandarowy z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworznie, który zajął przemiejsce w kategorii szkół nadpodstawowych. Zapraszamy. Baczność, prawo, wstać,
raz wystąpią dwa poczty sztandarowe szkół klas mundurowych. Pierwsze miejsce zajął zespół szkół imieniem Orląt i Woskich w Tychach, a drugie miejsce poczet sztandarowy z 4 Liceum Ogólnokształcącego Herberta Clarka Huera w Rudzie Śląskiej. Zapraszamy. Dziękujemy.